Dzisiaj mamy pierwszy dzień drugiej podróży na Westfjord. Westfjord, piękne miejsce, wspaniała część Islandii. Są to fiordy zachodnie. Na fiordach zachodnich miałam zaszczyt odbębnić parę ładnych lat swojego życiorysu, pracując właśnie w fabrykach rybnych. Tam też zaczęła się moja przygoda z Islandią prawie 22 lata temu. Trafiając do miejscowości Hnífsdalur. Tam właśnie zaczęłam pracę w fabryce rybnej. Później pracowałam na flaterach też w fabryce rybnej. I może nie dziś, ale może uda nam się za dnia dojechać i może uda mi się wejść do fabryki rybnej, żeby Wam to pokazać. Będę próbowała na flaterach. Nie wiem, czy się uda, ponieważ nie zawsze wpuszczają, jeżeli wpuszczają, nie zawsze pozwalają nagrywać. Może czasy się zmieniły, zobaczymy. My jedziemy od dołu, można by powiedzieć, od południa fiordów zachodnich. Zaczniemy od miejscowości Patreksfjordur. I cóż, oglądajcie. Miło mi, że Wam się podoba nasza wycieczka tutaj, bo widzę to w komentarzach. I staram się pokazać Wam jak najwięcej. Być może nie pokażę za dużo z samochodu, ponieważ szyba bardzo się brudzi. Jest sezon muchowy, muchy latają i rozbijają się o szybę. Jest naprawdę ciężko utrzymać szybę w stanie krystalicznej przejrzystości, żeby nagrywać. Ale co będzie, to się okaże w praniu. Zapraszam. Kochani, tak mnie zamuliło. Jestem w muli. Piękne miejsce, wspaniały fiord. A my jedziemy dalej. Na razie jedziemy jakieś 3 godziny. Pogoda jest całkiem spoko. I tak. I właśnie, o tak właśnie wozi się jedzenie do sklepów. Tak się dostarcza jedzenie i inne produkty. Przepiękny widok znaleźliśmy jadąc samochodem. Jesteśmy już w tej chwili przed Patreksfjordur na fiordach zachodnich. Cały czas jedziemy, musieliśmy trochę odpocząć, a widok jest o taki. Na pewno tutaj jest cieplej, jak na wschodzie było, nie ma wiatru. Chociaż tam na górkach lekki wiaterek jest, ale w porównaniu ze wschodem jest znacznie cieplej. Pomimo, że wydawałoby się, że tutaj będzie chłodniej, to jest całkiem przyjemnie i miło, żeby właśnie czy wyjść z samochodu, czy po prostu pospacerować w takim pięknym zachodzącym słońcu. Jestem w miejscu, w którym przypływa prom Baldur Stykkisholmur. Baldur, prom nazywa się Baldur i wypływa z miasta Stykkisholmur. Możemy to zobaczyć tutaj na tablicy. Jest właśnie ferry Baldur, a po drugiej stronie tablicy mamy
dobrej podróży, Gołda Fert. To my jedziemy dalej, więc Gołda Fert. Zachód słońca, a my jedziemy i przed nami wyłoniła się oto taka postać, która nazywa się Klejwa Bój, czyli to jest taki strażnik tutaj, widzicie, to nie jest pewna część ciała, on ma miecz. I tam dalej, już wam pokażę, stoją właśnie takie kamienne posągi, ich tam jest dalej więcej. Są tu dlatego, że kiedyś dawno temu tędy szła droga i tak właśnie oznaczono drogę, żeby człowiek po prostu widział, którędy ma iść, to szedł od takiego kamiennego posągu do następnego i następnego i w końcu gdzieś tam wyszedł. Zobaczcie, jaka piękna rzeka. Tutaj wszędzie jest pełno wodospadów. Nawet nie jesteśmy w stanie wam pokazać wszystkich, ponieważ na Islandii jest ponad 10 tysięcy wodospadów. Widok na fiord, a my jedziemy cały czas dalej. Zachód słońca przed nami, nawet widzicie, jest las. Las islandzki i przepaść i rzeka. Oto statek, którym łowiono kiedyś, transportowano bardziej wieloryby. Pierwotnie statek w ogóle był z napędem parowym, później to zmieniono i stoi tak sobie we fiordzie już dawno. I tu jest napisane, że zbudowany był w Norwegii w 1912 roku i stoi tu od 1981 roku i nie wchodzić na statek, ponieważ grozi to ryzykiem uszkodzeń. Patrzcie, ja chciałam tam wejść. Ciekawe miejsce. Mamy wspaniały zachód słońca dziś. Można trochę zajrzeć do środka, do statku. Idę i myślę sobie, co to jest? Zobaczcie, jaka ciekawa roślinność. Nie widziałam jeszcze takiej. Bardzo to ciekawe jest. Wszystko ładnie to wygląda. To wszystko ma takie zimowe, zimne kolory, wręcz takie przerażające. Zobaczmy, co tu mamy na plaży. Mamy właśnie wodorosty. Pokazywałam wam kiedyś, to są te jadalne wodorosty. Tu w miarę świeże są i młodziutkie nawet. Jakie mają muszelki na sobie, chyba takie małe ślimaczki i też bardzo fajna muszla. O, ta jest bardzo ładna, muszla gruba, widać, że coś smacznego w niej było. Uwielbiam takie muszelki. Widok na czerwoną plażę, w tej chwili z samochodu, ponieważ ja nie wychodzę, ale jest zalana przez wodę. To wszystko, co widać o tu, powinno być plażą. W tej chwili mamy przypływ, ale jest duża szansa, że niebawem będzie odpływ. I my jeszcze w jedno miejsce jedziemy, także jak będziemy wracać, jest bardzo duża szansa, że tutaj będzie plaża, czerwona plaża. Minęła północ i my idziemy na czerwoną plażę Roydasandur i zabieramy was z nami. Pole kempingowe i co
całkiem sporo ludzi tu się zjechało. Czerwona plaża. Ona nie jest czerwona, to jest piasek, ale nazywa się Czerwona plaża. Mamy piasek plażowy na Islandii. Zobaczcie, jakie ciekawe kwiatki. Ja takich kwiatków na Islandii jeszcze nie widziałam. Ciekawa roślinność. Bardzo tajemnicza. A tu są równie ciekawe skały, które na pewno są powulkaniczne, jak cała Islandia jest. Westfjord ma 14 do 16 milionów lat. Także tutaj to wszystko leży tyle czasu prawdopodobnie. Westfjord jest też najstarszą częścią Islandii. Najpierw właśnie powstał Westfjord, fiordy zachodnie, gdzie jesteśmy obecnie. No i maszerujemy przez tą czerwoną plażę, która w tej chwili jest żółta, a jak będzie zachodzące słońce, ona właśnie robi się czerwona. Piasek, tak się to wszystko od piasku odbija. No, wam powiem, jestem pod wrażeniem. Nigdy tutaj nie byłam, tylko słyszałam o tym miejscu. Nasza mama tutaj lubiła sobie przyjechać, jak mieszkała jeszcze na Westfjordzie. Ja niestety nie mieszkałam w tym czasie już na Westfjordzie, więc nie byłam. Także mamy bardzo ciekawą wycieczkę. Ja widzę po prostu coś, zobaczcie, co po prostu może nie jest takim polskim naszym piaskiem, ale przypomina taki jeziorny bardziej piasek. I widzicie, jest wszędzie ten czarny pył powulkaniczny zmieszany z tym piaskiem. Także no, jest to bardzo ciekawe. Jestem ciekawa, skąd się tu wziął ten żółty piasek. Więc będę musiała się dowiedzieć. Tutaj jest jak Seks Misji w tej chwili. To jest to miejsce. Pewnie tu nagrywali. I ten szum fal. Piasek, który się bardzo zapada. Dojechaliśmy do miejsca, które nazywa się Lautarbjark. Są tutaj przepiękne klify, których ja nie widziałam. Zapewne zobaczę je za parę godzin. W tej chwili już robi się ciemno, już przychodzi noc powoli.
My postanowiliśmy się trochę zrelaksować, odpocząć po naszej długiej podróży drogami krętymi, drogami szybkiego ruchu, którymi one nie są. I dojechaliśmy do klifu w tej chwili, na którym jeszcze są ptaszki lundi, czyli maskonury, czyli puffins, pufinki nasze. Trzeba bardzo uważać, ponieważ są to ostre klify. Oj, tak. Siedzi tam, o tam siedzi, siedzi, siedzi. Wystraszony, biedny, spał, a my go budzimy. To oni tu sobie mieszkają. Latarnia morska, specyficzna, ciekawa. Takiej jeszcze nie widziałam. I z tyłu siedzą sobie właśnie nasz cel obecnej wyprawy. Siedzą cała ściana maskonurów. Wspaniałe ptaszki. No, a my udajemy się do samochodu na taką dwugodzinną drzemeczkę. Śpi sobie tutaj taki jeden i drugi i trzeci. O, śpią, śpią. No idź do przodu. No bo co chcesz, iść na plażę czy na górkę? Chcesz się nagrywać? Chcesz iść na plażę czy na górkę, żeby plażę z góry zobaczyć? Plażę z góry. No to... Dobrze.